Jak zaraz nie przestaniecie, to ja wszystkim pójdę i powiem panu Konradowi. To se idź. Zanim dojdziesz, to on się rozpuści od tej wody. Jak landryneczka. Dziękuję, Kasiu, za ofertę pomocy, ale to nie będzie konieczne. My tutaj tylko... On jakoś zemdleje w końcu, czy coś? Bo mi widzowie z live'a odchodzą. No, nie to sen. Mati, weź się rozpacz, czy coś, bo nuda jest. Się porobiło przez wakacje, co? Niby tylko 2 miesiące, a zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. A, o Mateusza możecie się nie martwić. Za kilkanaście lat będzie wysyłał ludzi na Marsa. Co do reszty natomiast... już wam mówię, jak wygląda sytuacja. Po pierwsze, wielka schizma u dziewczyn. Schizma to taki rozłam między wyznawcami jednej grupy i... nieważne. Po prostu Kasia zapałała intelektualną przyjaźnią do Hani. I teraz te dwie są nierozłączne. Odrabiają razem lekcje i wymieniają się kanapkami i tak. Ta przyjaźń jednak kosztowała ich utratę 2 koleżanek. Aria i Julia to kompletnie przeciwny obóz. Julia to już właściwie femme fatale i czarna wdowa szkoły. Jej zimne wyrachowanie sprawia, że boją się jej nawet nauczyciele. Aria z kolei zdaje się stać na szczycie hierarchii szkolnej, a przynajmniej takie ma o sobie mniemanie. Patrzy na wszystkich z góry, tyle że nie każdy w ogóle patrzy na nią. Jedyne, czego nie wyniosła na sam szczyt, to jest jej inteligencja. Anyway, Kasia i Hanka miały dość gruboskórnego zachowania koleżanek. Te z kolei uważają dawne psiapsiłki za mięczaki. I tak oto mamy 2 duety, które kiedyś trzymały się razem, a dziś, no cóż... Piotr też się nieco zmienił. Nie, spokojnie, wagowo wciąż trzyma linię. Tą grubą linię. Przestał świrować o żarciu i znalazł sobie w końcu nowego kumpla, Oskara. Łączy ich wiele... głównie jedynki z matmy i przekonanie o byciu najfajniejszymi ziomkami w całej szkole, mimo tego, że ich nikt nie zna. Mateusz, jak mówiłem, daje sobie radę. Od kiedy wygrał Mazowiecką Olimpiadę Matematyczną, stał się jednocześnie edukacyjnym bohaterem szkoły i socjalną personą non grata. Innymi słowy, wszyscy mają go za mega kujona i jedyne, co chcą mieć z nim wspólnego, to jest jego praca domowa. Reszta kadry po staremu. Pan Konrad... dalej jest panem Konradem, czyli człowiekiem, który już dawno powinien leżeć zapięty w pasach bezpieczeństwa. Pewne rzeczy się niestety nie zmieniają. Dobra, chyba na razie tyle potrzebujecie wiedzieć. Wracamy do samego początku. Ja serio nie żartuję, zaraz zawołam pana Konrada i... Nie trzeba, Kasiu. Jestem zawsze tam, gdzie trzeba. Piotr Blecki, zapraszam do mnie do gabinetu po lekcjach. Ty, Mateuszu, może pójść lepiej do woźny, hm? A co, masz suszarkę? Nie, ale zajmuję się mopami od 30 lat i myślę, że wyrzymię twoje kudły w 5 sekund. No, co tak stoicie i się patrzycie? Na lekcję, ale już! Ruchy! No, ciekawie się zaczął ten rok szkolny. No, Kasiu, za postawę obywatelską masz plusika. A dziękuję. No i minusika za donoszenie na kolegów. No i wstyd na dzień. No tak, czyli minus i plus to nic. No nie do końca. Minus i plus dają minus. No, słabo z tej matematyki widzę. A co ty w ogóle robisz w toalecie męskiej? No, kolejny minusik. Czyli minus i minus, czyli mam plus. No tego się nie spodziewałem, Kasiu. Gdyby tylko wiedzieli, jaki czeka ich wszystkich rok w szkole imienia Siary Siarzewskiego. Jak to jest, moje intelektualne pacynki, że nawet nie minął jeszcze pierwszy dzień szkoły, a już odstawiają się takie cyrki? Cyrki, za które oczywiście odpowiedzialni są kto? Piotr i Blecki. Może mi to wyjaśnicie? Użycie proszkowej gaśnicy. To jest takie śmieszne, tak? Pani woźna miała łzy w oczach. Wiecie, co są łzy? Ale one to wszystko nagrywały i streamowały, rozumiesz? Ja nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi. No ja wiem, Kasia, no to było mega słabe, ale może chciałeś się przypodobać grupie? Żeby wyjść na ludzi, trzeba się odcinać od takich toksików. No nie, no jeszcze wiewiór gada. No przecież ja oszaleję dzisiaj. Ale nie, no może podzielisz się z nami, co takiego jest ważne, co? Że akurat przerywasz mi, kiedy niszczę akurat twoich kolegów. Nie, nic. Ale nie, no proszę cię bardzo. Tylko głośno i wyraźnie.
Gadałam z Hanią o przyjaźni i o wychodzeniu na ludzi. Czyli o dwóch rzeczach, o których nigdy nie będzie pan miał zielonego pojęcia. Gdyby był pan chociaż namiastką wychowawcy, którym powinien pan być, zauważyłby pan, że w naszej ekipie doszło do dużych zmian. Wiedziałby pan, że Aria i Julia zamieniły się w dwie ohydne żmije. Żmije, za którymi mimo wszystko tęsknię. Ale nie, jest pan zbyt zawistnym, zadufanym w sobie szczurem, żeby to wszystko dojrzeć. Jednego się boję tylko w dorosłym życiu. Że spojrzę kiedyś w lustro i będę dokładnie taka jak pan. Pięknie by było, co? A tak serio, to wszystko wyglądało mniej więcej tak. Nie no, proszę Kasiu, głośno i wyraźnie, tak żeby wszyscy usłyszeli. Ja... przepraszam. Aha, czyli nic tam nie chcesz powiedzieć. Nic, nul, zero, czyli przerwałaś mi po to, żeby... Nic, tak? No to dobrze, to ja myślę, że cała klasa w związku z tym dostanie dzięki tobie po minusiku. Dzięki Kasi, podziękujcie jej. No i bywa i tak. Ale szczerze, kto chociaż raz był w takiej sytuacji, niech od razu daje lajka, bo coś czuję, że będzie rekord łapek w górę. Witam was serdecznie w nowym roku szkolnym. To jest lekcja organizacyjna, więc trzeba będzie troszeczkę zabić czasu. To co, może sprawdzimy listę obecności. Aria jest, ta jest, ta też jest. Piotrowicz? Jest? No jestem, no. No, widzę, że jesteś. Kto był takim śmieszkiem, co? Piotrowicz, twój tata czy mama, co? Hmm? No ja nie wiem, no. Piotrowicz. Pan Konrad w formie. My jak zawsze. Dobrze, motyl Kacper. Kacper? Czyli jest. No jak to jest, jak go nie ma? Kurczę, no czasami tak jest, że ktoś jest, ale go nie ma, tak? Jak z Jackiem Jaworkiem, że jest, ale go nie ma, tak? Jest i on. Nowy szkolny bad boy, czyli Kacper. Na klatę bierze twoją starą i to licząc ze sztangą. Kacper z miejsca stał się kapitanem każdej szkolnej drużyny sportowej, nim jeszcze zaczęła się pierwsza lekcja WF-u, ale... Niech was nie zmyli jego urokliwy uśmieszek. Ten koleś to niezłe ziółko. Siema, Kądziu. Gdzie sobie mogę dupnąć? Dzień dobry, panie Kacprze. Tylko 15 minut plus 5 minut spóźnienia, taki kwadransik studencki. No, gdziekolwiek. Dobra, Kądziu, sklej tam. Wow, trochę nie za odważnie jak do pana Konrada? Widać, że chłopak czuje się już jak u siebie. Obawiam się, stary, że w szkolnej hierarchii schodzimy niczym Titan. Na samo dno. Aria, albo mi się wydaje, albo ten rok zapowiada się naprawdę frapująco. Nie wiem, co to znaczy, ale pełna zgoda. Wspaniale. Kolejny bezmózgi osiłek jeszcze tego potrzebowała ta klasa. Tak, osiłek. A więc tak, kochani, mamy nowego ucznia Kacpra, to jest bardzo młody, inteligentny człowiek, przynajmniej tak wygląda. Plusik z tej racji dla ciebie, Kacper. A z nowości to jest nowy dyrektor, ale chyba to was nie za bardzo interesuje. No i oczywiście życzę cudownego nowego roku szkolnego, głównie sobie. No i na Librusie, co nowy plan zajęć. Co to nie ma? Zapomniałem już, że pan Konrad to diabeł, ale pod przykrywką niezdarnego nauczyciela. Siemano, ja jestem Piotr Jablecki. Czyli tak się czują szkolne przegrywy? Obawiam się, że tak, Piotr. Kurde, słabe to jest. Ty, dawaj pognoimy Matego. Proste! Co to jest? Nasze numery. Ale nie prosiłem. To jasne. Jak coś, możesz mówić, że sam je zdobyłeś, ale i tak ci nikt nie uwierzy. I tak, najpierw dzwonisz do mnie, a później możesz do Arii. Jasne? Spoko. Nie uśmiechaj się. Nie pasuje ci to. Dobra, dobra, idziemy. Coś jest w nim takiego, że mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Przestań, przecież nie jest taki zły. Hania, czy tobie na widok każdego przystojnego faceta odbiera połowę mózgu? Przecież mówię ci, coś jest nie tak. Nikt się tak nie zachowuje wobec pana Konrada. Nie wiem, może po prostu jest silny, odważny i dzielny. Dobra,
Nie stać nas, żeby komputerowo powiększyć ci oczy, więc ogarnij się. Mówię ci, ten typ to zły omen. Skoro tak mówisz... Ledwo co typek do klasy przyszedł i już na nim wieszają psy i podejrzewają najgorsze. No, chyba, że faktycznie coś jest na rzeczy i Kaśka ma rację. Tum, tum, tum. Zawsze chciałem zrobić ten dźwięk.